dajcie. Słuchajcie, no zaraz już, tak, pamiętam o was, jest 13, ja dopiero wróciłam do domu, bo byłam rano u weterynarza, a potem nie uwierzycie, co się stało. Byłam w urzędzie i właściwie bez większych problemów załatwiłam, co miałam załatwić, chociaż pani była średnio miła i w ogóle czytałam na stronie, że jest możliwość umawiania się przez internet na godziny, ale nie trzeba się umawiać, no i wchodzę, tam w ogóle taka wielka sala, pusto, nikogo nie ma. Pięć pań siedzi przy stanowiskach. No i mówię, dzień dobry, że chciałam załatwić to i to. A była pani umówiona? Mówię, nie, trzeba się umawiać. Ja zaraz wszystko pani powiem. Ja mówię, to jest jakiś problem. No wiecie, nie można powiedzieć, bo zaraz się nie zostanie przyjętym ani załatwionym. Nic mi pani potem nie powiedziała, że mi wszystko powie. Przyjęłam i w ogóle w 5 minut byłam załatwiona, więc... tak jak wam mówiłam, muszę zacząć myśleć pozytywnie i afirmować, że wszystko będzie dobrze i wtedy jest. I to naprawdę tak działa. I w ogóle oczywiście chodziłam w czapce, więc mam odgniecione włosy, ale nie chcę mi się już ich prostować. Nie jest najgorzej i pewnie na czole też nie wiem, czy mam odgniecione, czy nie. Nieważne. W każdym razie tak, to załatwiłam, więc w ogóle... I mówiłam wam, że mam taką listę, gdzie odkreślam rzeczy. Jeszcze tylko z takich większych tych, to jeszcze jedna rzecz mi została i będę ogarnięta, ale byłyśmy rano u weterynarza. No niestety to gardło cały czas mamy średnie, więc jest antybiotyk, natomiast no pani powiedziała, że w ogóle jest w szoku, że u suszy jest takie polepszenie z tym sercem, że no aż ciężko uwierzyć, że to ten sam pies, także no ja nie wiem, no właśnie rozmawiałam, już wam o tym mówiłam, że nie wiem, czy to jest ta dieta, no ale coś, ja myślę, że słuchajcie, wszystko, dieta, też ta infekcja gardła, która była cały czas niedoleczona i myślę, że tfu, mam nadzieję, że teraz to się doleczy po prostu i no, tak jak wam mówiłam, dlatego jak ludzie mi piszą, a dlaczego ubierasz psa, no właśnie dlatego, że po prostu u niej każda infekcja w tym wieku, a jeszcze przy chorym sercu, naprawdę może się skończyć, wiecie, bardzo poważnie, więc w ogóle mnie to tutaj nie interesuje, co kto myśli, ja nie będę, wiecie, nie ubierać psa, żeby ludziom było lepiej, zapętały mi się łańcuszki, a wiecie, ryzykować jej zdrowiem. No jak ktoś nie, tak, bo wiecie, dostaje takie komentarze, nie rozumiem po co psa po domu, no to nie wiem, idź poczytaj, mnie proszę nie pytać o to, ja już się wypowiedziałam wiele razy w tej kwestii i w ogóle mnie to nie interesuje, co inni myślą. A też starsze psy po prostu marzną i no nieważne. W każdym razie, no mamy antybiotyk, no i miejmy nadzieję, że to już będzie ok. Kici nie zabierałam, bo już było ok, także tak, wzięłam jej, to wam pokażę, wiem, że mi tu część osób pisało, że to ma słaby skład i tak dalej. Ja nie oceniam, ja tylko pokazuję, bo wiem, że nie wszyscy wiedzą, że jest coś takiego, to się nazywa Pill Assist, to jest Royal Canin i jeszcze jest coś takiego, co się nazywa czy ja dobrze mówię, ciastolina? Jest taka plastelina do zalepiania tabletek. Ale to nie wiem, gdzie to się kupuje. Natomiast to jest taki przysmak z dziurką. I tam się wkłada tabletkę i to zalepiacie. Także ja wam pokazuję, bo może macie jakiegoś zwierzaka, któremu macie problem, żeby podać tabletki. Nie jest reklama, nigdy nie miałam współpracy z Royal Canin, kupiłam to, to w ogóle jest drogie, bo to chyba 3 dychy. Nie pamiętam, ile to kosztuje, ale jakoś to nie wiem, ile tu jest. 30 tych tableteczek, tych ciasteczek. Wiecie, żeby jej tego, no bo ona tam chyba, nie wiem, 11 leków przyjmuje. Jeszcze będzie antybiotyk, więc wkładam jej też w kabanosy z Lidla znowu i zaczęła jeść, bo ma taki apetyt, że po prostu koniec świata. No nieważne, w każdym razie wzięłam jej dwa opakowania tego. Więc w tym teraz będziemy antybiotyk jeść. Tutaj mamy... Gdzie mam antybiotyk? Tutaj mama mi przygotowała. Tak, no tutaj jeszcze jakieś leki. Dobrze. Czekajcie, mi tu nie brakuje jakiegoś lekarstwa, bram. A nie, dobrze, bo jednego nie było. W ogóle też powiem wam, że psie leki zdrożały, nie wiem, czy już wam o tym mówiłam, ale też
Ja ostatnio robiłam zamówienie, tak jak sobie zamawiam z apteki internetowej ludzkie leki. Takie, wiecie, jakiś tam rutinoskorbin, jakiś gripex, no nie wiem, coś przeciwbólowego, takie rzeczy, które zawsze mam w domu, a ja lubię sobie zamawiać, nie lubię chodzić, zresztą też tanie jest. No nieważne. To powiem wam, że też się zdziwiłam, ile zapłaciłam w ogóle i psie, i ludzkie leki. Zdrożały, wydaje mi się, bo nie wszystko teraz drożeje, nie? Ale... No, ale to temat na inną historię. Właśnie, poszłam do Lidla. Miałam między innymi kupić kabanosy, ale zapomniałam, więc będzie food haul. W ogóle pisaliście mi, że wam się podobają takie filmy jak ten właśnie, że to są takie vlogi jak ze starych czasów, że przychodzę, wam opowiadam, co się wydarzyło, pokazuję zakupy, no to taki jest, widzisz, to jest stary YouTube, no i widzicie, w ogóle muszę to jeszcze ogarnąć, ale to nieważne. Więc dobra, byłam tak, w jednym sklepie, nie w Lidlu, kupiłam sobie tą zieloną herbatę, bo tak ostatnio ją najbardziej lubię i kupiłam sobie gotowe, tak wiem, pomrzemy wszyscy zmęczone, placki ziemniaczone oraz dwie paczki kopytek i to jest, słuchajcie, Oltomborki się nazywa ta firma, to już chyba wam kiedyś mówiłam. I poszłam do Lidla kupić kabanos, których nie kupiłam, ale generalnie to poszłam po papier paletowy. 145 zł właśnie są na polędnie. No dobra, około 20 kilka złotych kosztuje. I słuchajcie, był znowu ten udziec cielęcy, który sushi je, który mi się wydaje, że takiej po prostu służy na to serduszko i były trzy, więc wzięłam, bo po prostu tego nie ma. Nie wiem, czy to ludzie wykupują, czy to się rzadko pojawia, czy w ogóle o co chodzi, ale przepraszam, ale wzięłam trzy i wrzucę do zamrażarki, żebym miała, bo to akurat jest tak, ile tu jest, pół kilo mniej więcej, tak? Tak, no więc to sushi będzie miała na jakiś czas zapas. Zaraz będę robić tą polędwicę z dorsza jej. Będę nastawiać waromę. O tak, tutaj mam. To ostatnio kupowałam, a jeszcze nie miałam czasu jej zrobić. Dzisiaj rano w ogóle, jak wyszłam z domu, to tylko ten. To nie jest reklama, tak, ja mam z nimi współpracę, ale to nie jest reklama. Słuchajcie, ten Fit Cookie i te szejki to po prostu jak rano wstaję, a dzisiaj kurde, w nocy sushi się obudziła i trochę miała kaszel, ale też lizała łapy i podobno, słuchajcie, też psy jak liżą łapy, no to mogą być, no w ogóle może być wiele przyczyn, bo na przykład pieski, które się stresują albo źle znoszą zostawanie w domu, to tak na tle nerwowym mogą lizać łapy, no mówię, no w ogóle przyczyn może być dużo różnych. Ale też, to wam mówiłam ostatnio, mogą wylizywać łapy po tym, co jest na chodnikach wysypane, wiecie, ta cała chemia czy sól. Ale też podobno jak boli gardło, to liżą, bo próbują sobie tak jakby ulżyć. No i w nocy sushi strasznie te łapy lizała, tak? No lizałam łapy, tak. I Kicie obudziła, Kicia chciała chrupki, więc od czwartej do którejś tam nie spałam. No i miałam wstać wcześniej, coś tam ponagrywać, coś porobić, ale no jak o tej czwartej, chyba o piątej poszłam spać, więc przestawiłam sobie budzik, żeby na szybko się tylko ogarnąć. I powiem wam, że jak mam te dni, kiedy muszę tam wcześniej wstać, albo właśnie takie dni, że no po prostu nie mam rano dużo czasu, no bo właśnie mówię, jak usnę o piątej, to nie wstaję też tak o 8 i wtedy, a muszę coś zjeść, bo ja sama rano biorę leki, więc te szejki to po prostu mi ratują życie, naprawdę, i to jest dobre i no jest 13 i tak dopiero jestem lekko głodna, więc i słuchajcie, kupiłam tak, 4 opakowania pieczarek. O, i będę robić w krokpocie pieczarki z cebulką, bo właśnie kupiłam sobie te 2 opakowania kopytek i mam ochotę pamiętać, jak robiłam te kopytka. Ja po prostu robię w krokpocie, no takie pieczarki na oleju smażone z cebulką i potem na patelni podsmażam kopytka i do tego dodaję te pieczarki i posypuję tylko tartym żółtym serem i to jest po prostu pyszne. Wiem, że to takie jedzenie jak z baru mlecznego albo dla dzieci, nie wiem, ale ja lubię. I do tego wzięłam sobie też bukiet surówek,
I wzięłam coś takiego, tego nie próbowałam, bo to jest Grzyśkowiaka, lubię, a to jest surówka z kiszoną kapustą. Jest kiszonki. Vegan, no wiadomo, że vegan. Nie widziałam wcześniej tych surówek. No, więc wzięłam, bo ja bardzo lubię kiszoną kapustę, no ja lubię kiszonki w ogóle. Zobaczcie, w ogóle taka duża, nie wiem ile to kosztowało, zaraz zobaczymy, taki duży karton mleczka kokosowego, bo było mango po 10 zł za kilogram. Super świeże, ale je położę, żeby sobie tutaj doszło i zrobię sobie znowu ten pudding. Znowu sobie zrobię ten pudding ryżowy, bo to jest super opcja mieć na śniadanie z mleczkiem kokosowym i tylko wyjmuję, a jakoś te serki wszystkie mi się znudziły. No zresztą to zdrowsze jest, więc... A właśnie, ile kosztowało to? Mleczko kokosowe 13,99, a tu jest litr. To chyba się opłaca. Nie wiem, ile jest w puszce. No dobra, więc to i jeszcze wzięłam sobie tak, wzięłam sobie polędwicę pieczoną wieprzową, chciałam sopocką, ale była w takich wielkich opakowaniach, że to jest koniec świata. A mówiłam wam, że wyjadam rzeczy z szafek i tu już miałam ostatnią kromkę, to jest moje ulubione, lekkie pszenne. Kiedyś się pomyliłam i kupiłam takie, no ale muszę to zjeść. Ja uwielbiam, właśnie sobie wyjęłam kanapki z... takim serkiem, albo bieluch, albo ta, no, taki naturalny i na to polędwica i do tego takie pieczywo. Nie wiem, czy to jest to z 7 ziaren, jak to wygląda. Wygląda tak samo chyba. No dobrze, bo myślałam, że będzie miało ziarna, ja nie lubię. I to nie odchudzam się, ale ja po prostu uwielbiam kanapki z tym. Jeszcze trochę, czasami trochę masła, właśnie serek i to. A to jest przepis, pamiętam, że moja koleżanka z kolegium języków obcych, z filologii, ona się wiecznie odchudzała i ona sobie robiła takie kanapki i ja kiedyś od niej spróbowałam, są bardzo dobre, więc jak lubicie takie, to spróbujcie. Dobra, no i jeszcze tak, nie chce mi się cały czas chodzić do Lidla po te bułki, więc, a ja czasami mam ochotę, czasami nie mam, więc wzięłam coś takiego, to z Dakri. A Dakri, z tego co wiem, dostarcza pieczywo do marketu, więc teoretycznie to jest to samo. No tak, wiem, że to nie jest zdrowe, nie piszcie mi. To nie jest kanał o zdrowym odżywianiu. Ani ja nigdy nie powiedziałam, że to jest zdrowe. No i po prostu takie bułki. I wzięłam jeszcze chleb tostowy, też niezdrowy, bo chcę sobie spróbować w końcu ten Marmite. Może później sobie zrobię, więc tak właśnie zaraz nastawię tutaj tego dorsza sushi, nastawię sobie pieczarki, w międzyczasie zrobię sobie właśnie kanapki z tym, to tu położyłam, no z polędwicą i no nieważne, co pokazywałam, z polędwicą i z serkiem, gdzie to jest, ach, nieważne, rozpakuję zakupy. Trochę tu ogarnę, bo tak jak wam mówię, codziennie sprzątam i naprawdę, ja wieczorem sprzątam, mam posprzątane i rano przychodzę i w ogóle tu się dzieją różne rzeczy. Co tam robisz? Co tam robisz? Tak, także nakarmię zwierzaki, siebie i ten... I muszę ogarnąć jeszcze właśnie jakieś tam rzeczy mailowo do załatwienia, muszę to zrobić i może, ale już nie chcę o tym mówić, bo jak powiem, co chcę posprzątać, to pewnie tego nie posprzątam, więc nie mówię. Dobra, to ja zmykam i odzywam się później, no ale naprawdę słuchajcie, niewiarygodne, że mi się udało to załatwić, po prostu nie wierzyłam, że to się uda. Dzisiaj ten urząd, a po prostu chwilka, pyk. Więc o, suszeczek jak tu pączek się położył. Są, słuchajcie, wróciły te pączki na stronę H&M. Wcześniej były tylko w innym kolorze, a teraz te jasne też są. Bardzo wam polecam, bo to tak fajnie się uwija piesek w nich. Kicia to nie lubi, kicia to woli takiego. Ale no zobaczcie, jaki słodziak. Dobra, to ja o właśnie kurtkę muszę pozbierać i tak dalej.
poogarniam i do Was wracam. No dobra, Susi to już ma swoje danie gotowe, prawie powiedz. Jeszcze tutaj rybka. Powiem Wam, że jedyne czego nie lubię, to po prostu ten zapach takiej ryby. No ale cóż, o tak to wygląda. I zaraz tu jeszcze dodam i to podzielę na dwa, tak? I zobaczymy, jak Ci dzisiaj wejdzie, no, która jest 13.50, tak, akurat obiad i kolację będziesz miała, nie? Tak, no już Ci bardzo się pies cieszy, tak? A ja sobie zaraz zrobię tu kanapeczki. Powiem Wam, że patrzę ze smutkiem na tą szafkę. Już jakoś mniej więcej od Vlogmas planuję tutaj zrobić porządki, a jak widzicie, no tu nie ma jakiegoś bałaganu, ale generalnie chciałam sobie wszystko wyjąć i ładnie poustawiać. I też nagrać Wam film. No tu widzicie, co się dzieje, moje wszystkie zapasy. Ale wczoraj Wam mówiłam o tym, jak pod którymś tam ostatnim filmem mi pisaliście, nie przepracowuj się, w sensie tak fizycznie odpoczywaj i w ogóle, bo znowu coś Ci się stanie. I słuchajcie, znowu mam tutaj między łopatkami ból pleców. No a przecież kto wczoraj szorował piekarnik, szorował umywalki. No tak, cóż, dzisiaj nosiłam na rękach, no ale to ją często noszę, ale to... No tak, ciebie. Wiem, że nie powinnam się schylać ani dźwigać po tamtym. Już nie pamiętam, ile to było dni temu, no ale nie tak dawno. I teraz czuję taki ból, no właśnie między łopatkami, nie? Więc daruję sobie. A chciałam zrobić tam porządki. Mam jeszcze cały czas ten piekarnik niedoczyszczony, ale nie będę się schylać. Po prostu nie chcę, żeby mnie znowu, bo teraz to czuję taki dyskomfort, a wtedy to naprawdę, słuchajcie, po prostu mnie tak bolało, że jak się położyłam na łóżku, to nie mogłam wstać, bo aż mnie tak w piersiach zatykało. I pisaliście mi pod tamtym filmem, że jak mi nie przejdzie, to powinnam iść do fizjoterapeuty. Wiem, ale też słuchajcie, no to jest wszystko związane z tym, co się dzieje tutaj i z psychiką, i to mówię Wam, że po prostu, że tak powiem, zostałam uprzedzona, że tak może być, bo mówię Wam, po prostu mięśnie po przebytym, że tak powiem, stresie jakby puszczają. I to wtedy człowiek właśnie się czuje taki zmęczony, może oczywiście, nie musi, zmęczony, senny, muszę już jutro umyć te włosy są fioletowe. No sobie, dobra, odpuszczam, bo tak nawet poszłam popatrzeć na tą szafkę i tak, a, wyjmę parę rzeczy, wiecie, postawię, nic się nie stanie, a nie, daj sobie luz, bo można jeden wieczór odpocząć, a nie potem robić, potem leżeć dwa dni, tak jak wtedy, nie, więc co mi jest, bo znaczy, no wiem, co mi jest, wiem, co mi jest. No ja też tak Wam gadam, potem piszecie, to tak jest, że po prostu po takim stresie wszystko, jak człowiek jest zestresowany, to spina mięśnie, nawet tak nieświadomie. I potem jak, bo wiecie, to jest kortyzol, adrenalina i tak dalej. A jak potem, no już mu to przejdzie, to to ciało się rozluźnia, ale wtedy właśnie wychodzi takie zmęczenie. A też podobno właśnie bardzo łatwo wtedy w ogóle o jakieś kontuzje, o jakieś tam rzeczy i powinno się odpoczywać i w ogóle, no ale ja umiem odpoczywać. A to właśnie tak jest, że potem ciało po prostu Wam coś zrobi takiego, że będziecie musieli odpoczywać, bo nie wstaniecie z łóżka, nie? To tak działa, no ale więc odpuszczam sobie sprzątanie w tej szafce, może znowu się nasmaruję tymi wszystkimi śmierdzącymi maściami na noc. Ojejku. Tak, no ale nieważne. W każdym razie, no najważniejsze, że słuchajcie, dzisiaj załatwiłam to w tym urzędzie, co miałam załatwić. Weterynarza załatwiłam. Tutaj jeszcze zrobiłam sobie te pieczareczki w Crock-Pocie.
cebulką, więc zaraz jeszcze wyjmę sobie tak do tego no surówkę. Też surówkę też sobie zrobię. O. I tutaj mam te kopytka. I mam nadzieję, że mam tarty żółty ser, bo jak nie, to nie mam jak tego zrobić. Jest. A dlaczego ty otwarty jesteś? Czy nie jesteś serze? Czekajcie, bo tu bardzo poważne kwestie. Myślałam, że on nie był. Czy on tu się nie zepsuł? Nie. Oczywiście. Nie, no dobry jesteś, więc tak. Więc usmażę, sobie podsmażę na oleju na patelni te kopytka. Do tego dodam pieczary z crockpota. I posypię takim tartym żółtym serem. O, a tu jeszcze jedno mam, ale to jest zamknięte. Dobrze. A, bo to jest mozzarella, a to jest cheddar. Dwa różne pomieszamy. Dużo sera. I to jest bardzo smaczne. Ja mam kolejne. I powiem wam, że pytacie, dlaczego crockpot i w ogóle. Czy polecam? No wiecie, że ja polecam. Jak macie tego, co ja, to mogę wam tylko powiedzieć, że tak. Ja najpierw, jak robię w ogóle te pieczarki, żeby wyszły moim zdaniem najlepsze, bo uważam, że słuchajcie, nie wychodzą tak samo na patelni, to ja robię tak. Najpierw włączam tutaj tą opcję brown sauté na high na jakieś 10-15 minut i najpierw wrzucam cebulę, potem wrzucam pieczarki, a potem wyłączam i robię na low na jakieś pół godziny, na ten slow cook. I to są moim zdaniem najlepsze pieczarki. I zobaczcie, tutaj są cztery opakowania pieczarek. One się tak kurczą, ale fajnie, bo są, wiecie, nie są takie... No nie wiem, moim zdaniem się robi taka fajna ta cebula i po prostu zupełnie inne wychodzą niż z patelni. Taka fajna jest konsystencja, nie wiem jak to będzie, są takie miękkie, ale nie rozgotowane. No nie wiem, mi najbardziej, smakują takie pieczarki. Także słuchajcie, tak to wygląda. No nie mam też jakiegoś strasznego bałaganu, nie. Tu kurtka leży, ale my jeszcze idziemy z sushi na spacer. Tak, tu jeszcze dla sushi jest druga porcja na kolację przyszykowana, tu później dostanie. A słuchajcie, kupiłam te ciasteczka w Deals. Ja pierdzielę, jakie to jest dobre, musicie tego spróbować. To jest, słuchajcie, wanila zefir. I one tutaj przedmiotam. One w środku są trochę jak pianki. Powiem wam, że to jest takie dobre. I to jest wanilia w czekoladzie. A te są w takiej białej polewie i one są lekko cytrynowe z wafelkiem. No po prostu jak macie gdzieś Deals koło siebie, to idźcie i kupujcie, bo to jest po prostu sztos. Tutaj sobie położę, zobaczcie jak ładnie wygląda mango przy tej monsterze, żeby dojrzało. A i powiem wam, że wczoraj jeszcze w ogóle robiłam gotowanie na Instagramie, pokazywałam wam ten przepis z makaronem. Ja się sama, słuchajcie, do siebie śmiałam, bo po prostu tak, wiecie, w ogóle taka poważna mina, taki beach face, bo ja, wiecie, jak idę po ulicy i żuję gumę, to się przewracam, bo jak robię dwie rzeczy jednocześnie, to no, więc po prostu takie skupienie na tym gotowaniu, taką miałam minę poważną i leję tą śmietankę i tak tylko, i tego nie było widać, znaczy tutaj od góry tego nie widziałam, a jak nagrywałam telefonem, tak wszystko takie utłuszczone, zaciapane, mega tu brudna była ta kuchenka i powiem wam, że potem tą zoflorą myłam i to jest po prostu, no to, no serio, jak lubicie zapach Alien Thierry Mugler, to tak pachnie, a tak ładnie wszystko domywa i przy okazji odkaża. Jeżeli chodzi tylko o te zoflory, to jest angielska chemia oczywiście, wrzucę wam linka. To jest antybakteryjne i w ogóle. Uważajcie tylko na fronty szafek, bo to ma alkohol w sobie i to wam może odbarwiać, więc jeżeli chodzi, no nie wiem, o jakieś szafki, jakieś lakierowane rzeczy, to nie. To uważajcie na to. Ale na przykład właśnie kuchenka, no tutaj też z tymi granitami, no w ogóle wiecie, to są już takie bardziej wszystko co ma alkohol albo ten,
jak się nazywa, winegar, ocet, ocet w sobie. To pan, który mi tu robił meble, mówił, że to nie jest tak, że przy jednym użyciu, chociaż też czasami może wam zniszczy, ale przy długotrwałym używaniu, także wiecie, z tymi naturalnymi różnymi produktami do czyszczenia, jak macie takie meble, to też uważajcie. W ogóle, Boże, jak wygląda jakoś znowu dziwnie. Tak, no ale powiem wam, że to tak mi domyło kuchenkę. I mi piszecie, żebym uważała ze zwierzakami na zooflorę. Ja wiem i słuchajcie, ja uważam i nic im nie będzie. Sushi nie ma chorego gardła od zooflory, bo ja teraz używam tego mopa odkurzacza, a on myje tylko wodą i to już od, nie wiem, od września go mam, więc podłoga nie widziała zooflory bardzo, bardzo dawno. I nie bójcie się, ja naprawdę o zwierzaki dbam i uważam, ale też dziękuję wam bardzo za te informacje, bo właśnie ktoś mi wysyłał, że były jakieś takie artykuły w angielskiej prasie, że była seria zatruć, jak zwierzaki to lizały, no ale to chyba ktoś naprawdę musiał, no nie wiem, nierozcieńczonym tym i no zresztą nie wiem, nie chcę się wypowiadać. W ogóle wiecie, każda chemia dla zwierząt jest niedobra, nawet słuchajcie, no to was postawię. Nie wiem, czy wiecie o tym, że bardzo często w dywanach, które są syntetyczne, nienaturalne, nie z wełny, nie wiem, nie z bawełny, tylko jakieś takie syntetyczne, jeszcze nieprodukowane w Europie, tylko gdzieś tam, bardzo często jest formaldehyd, który, no możecie sobie poczytać, no większość tam z was wie, kiedyś bardzo często był w odżywkach do paznokci albo w lakierach do paznokci i to w ogóle trzeba uważać na przykład jak się jest w ciąży albo jak się chce zajść, no nie wiecie pewnie formaldehyd, ale z tego co czytałam bardzo dużo właśnie słuchajcie tych syntetycznych dywanów zdarza się, że właśnie zawierają formaldehyd, a to jest no coś, na czym zwierzęta, wiecie, leżą, mają, liżą, jedzą z tego i tak dalej. I to, to było właśnie, już nie pamiętam, czy to było z Anglii, czy ze Stanów. Ktoś mi wysłał takie badanie, że po prostu bardzo dużo zwierząt chorowało albo miało nowotwory właśnie od dywanów. Więc uważajcie, no też nie, na siebie i na zwierzaki, jak macie dzieci, to unikajcie, albo no sprawdzajcie dobrze składy, skąd to jest, co to jest, bo podobno właśnie tam było, że sofy też mogą być, ale że najczęściej to właśnie było w dywanach, więc w ogóle, kto by się spodziewał. No dużo jest teraz tych takich syntetycznych, niedrogich, tam tanich nawet dywanów, dywaników, więc przy zwierzakach trzeba, przy zwierzętach, przy dzieciach, no i w ogóle przy samym sobie, nie? Wiecie, ta chemia i te różne trujące rzeczy to po prostu nas wszędzie teraz otaczają. Ludzie boją się szczepionek, a wiecie, jak się wyjdzie na zewnątrz, to czym oddychamy, właśnie to co mamy w domu, to co jemy i w ogóle, to po prostu jest tyle różnych szkodliwych rzeczy i no, ale tak się z wami dzielę właśnie, że tak, też jak kupujecie zooflorę, to w ogóle nie róbcie tak, żeby tą zooflorę nierozcieńczoną na cokolwiek używać, bo może wam się na przykład odbarwić coś, a już nie mówiąc o tym, no właśnie, że jak są małe dzieci tam raczkujące pełzające, chcę powiedzieć. No ale wiecie, o co mi chodzi. Ja właśnie, wiecie co, to też jest ostatnio moje przemyślenie, że to jest pozostałość po moim związku, że właśnie, słuchajcie, mówicie mi, że ja się powtarzam i ja to wiem. Ja po prostu czasami tłumaczę 3 razy to samo i się powtarzam, ale to jest właśnie też trochę tak, że wiecie, niektórzy tam komentujący, no to też są tacy jak niektórzy partnerzy w związkach, że oni doskonale wiedzą, o co wam chodzi, o czym mówicie, ale czyhają, żeby was złapać za każde słówko, albo udają, że nie rozumieją po to, żeby ze mnie zrobić debila. No i ja wiem, ja się na tym łapię, że no czasami tłumaczę po prostu oczywiste rzeczy i po raz piąty. Ale no też chyba mnie rozumiecie, że czasami w komentarzach różne też
wiecie, człowiek coś powie i po prostu z tego od razu może kiełkować nie wiadomo co. Znowu mam na sobie ten komplet. Powiem wam, że uwielbiam po prostu ten sweter i te joggersy. To jest takie wygodne i miło. I właśnie jak, a ja po prostu tak marznę, że no nie wiem co jest. Ile jest? Nie, no właśnie na zewnątrz jest minus jeden, ale ja nie wiem, czy jest jakiś wiatr, czy jest wilgotność, czy co. Po prostu byłam jakiś czas temu z sushi na spacerze i myślałam, że mi wszystko odmarznie i po prostu szybkie siku i nie wiem. I w ogóle cały dzień się marznę. A w ogóle jeszcze właśnie mama mi kupiła, mówi, że ona tego używała i to jest dobre. I zobaczcie, to jest Allantan Dermol. Allantan to jak kojarzę, to jest pewnie tak jakby pantan, nie? Allantoina i depantenol. Skuteczny w nadmiernym rogowaceniu skóry, idealny do codziennej pielęgnacji. To w aptece się kupuje. Nie wiem ile to kosztuje, dostałam dzisiaj od mamy. A, krem ochronny półtłusty z witaminami A plus E. No to jest połączenie retinolu, tak? Z tym, tak jak Retimax i pantenol w jednym? Bepanten? Co tu mi chodzi? Coś takiego, no więc będę testować, dam wam znać. Patrzę i to nie ma, nie, też ma parafinum liquidum, tylko trochę dalej w składzie niż ten Retimax. Allantoina i witamina A przyspieszają regenerację naskórka, witamina E łagodzi podrażnienia, depantenol reguluje gospodarkę wodną, zapewniając skórze elastyczność. I tu jest napisane do skóry twarzy, dłoni, łokci i stóp. Zobaczymy, więc wam pokazuję dzisiaj właśnie, mama mi dała, więc będę używać. No i co? Idę, słuchajcie, z sushi na spacer, zrobię sobie jeść i, a właśnie wiem co wam chciałam powiedzieć. Polecałam wam w zeszłym roku taki serial, on jest niby o nas, znaczy niby, on jest o nastolatkach, ale ma taką bardzo ciekawą aurę i taki vibe i nie wiem jak Zendaya, która w ogóle wypłynęła na fali popularności tego serialu, tam gra. Jak macie ochotę zobaczyć coś w tych klimatach, to wam polecam. Właśnie od wczoraj chyba się pojawił, nie nowy sezon, tylko tam co jakiś dzień będą wrzucać jeden odcinek. I serial się nazywa Euphoria na HBO Go, a mi został do obejrzenia jeden odcinek, Biały Lotos, Czarny Lotos, nigdy nie pamiętam, wczoraj wam pokazywałam w vlogu, z tą jeden odcinek, no rewelacyjny ten serial, przepiękny w ogóle, miejsce, światło, to jak to jest kręcone, muzyka do tego, no rewelacja, 6 odcinków, jest, bardzo wam polecam na HBO Go. Dobra, to ja się ogarnę, zrobię sobie jeszcze tylko taką pytkę, wam pokażę i się będę zbierać. W sumie już jest pół do siódmej, więc już to ja nigdy nie zrobię tam porządku w tej szafce. A najlepsze jest to, że to wygląda jakby tam było w ogóle pół hurtowni chemicznej, a tam nie ma aż tak dużo rzeczy, tylko po prostu są tak nawrzucone, że po pierwsze jest tam bałagan, a po drugie to wygląda jakby tam nie wiadomo co było. No a też właśnie chciałabym zrobić tam porządek i to wszystko usystematyzować, no ale nie, jak zacznę to wyciągać, zacznę schylać, bo dosłownie, o, tu mnie dokładnie. Po prostu będę tak jak w tym nowym Seksie w Wielkim Mieście, Carrie miała z biodrem chyba problem i musiała mieć jakiś zabieg i się cieszyła, że ojej, to nie, myślałam, że to starość, a to wada wrodzona, zawsze to miałam. Ja już po prostu też się zastanawiam, czy to starość, czy wada wrodzona. To oczywiście tak w żartach. Dobra, więc ja zmykam, pokażę wam potem jeszcze tylko kopytka i idziemy się jutro. No dobra, więc tak wygląda moja obiadokolacja. Oczywiście, że przypaliłam kopytka, no ale czego się spodziewamy. Posypałam je cheddarem, bo ten drugi ser był jakiś dziwny. No i tutaj mam te surówy i powiem wam, że spróbowałam tej surówki z kiszonej kapusty i jaka dobra. Jak lubicie, to bardzo wam polecam. Ten ser się zaraz tu rozpuści, bo nie wiem, czy widzicie. Ale tutaj to jest gorące i surowa. Tu zrobiłam sobie zieloną herbatę.
Tutaj ktoś nie chce jeść swojego jedzenia i chce moje. I jeszcze sobie wyciągnęłam, to są te lody Bitcoin. Więc spróbuję, jak smakują, i to będzie deser. Także ja się z Wami żegnam, idę jeść, widzimy się jutro.